Witam serdecznie. Tutaj Wielki Rabat G. Nagrywam kolejny film specjalnie na waszą prośbę, ale muszę wam jedno powiedzieć. Muszę powiedzieć wam bardzo przykrą rzecz. Chcecie, bym nagrywał filmy? Mówicie mi non stop o tym. Wielki Rabo, nagraj nowy film, prosimy Cię, błagamy Cię. Ale subów nie dajecie. I co? Prąd się wypala, bateria się zużywa, żarówka się wypala, pamięci trzeba kupować, wszystko trzeba kupować, czynsz trzeba płacić. O proszę, znaleźliśmy buteleczkę. Dziękujemy bardzo darczyńcom. No i właśnie, co z tymi subami? No, kiedy będzie te 1000 subów? Ja się pytam kulturalnie, kiedy będzie wreszcie te 1000 subów? No, co mi się dzisiaj przydarzyło? W sumie dzisiaj mi się nic nie przydarzyło. Sen miałem jakiś, ale niestety nie pamiętam. O proszę, druga buteleczka. Dzięki darczyńcom. To już jest 1 złotych. 1 złotych. To prawie jak donate. No. I co wam tu opowiedzieć? Cóż mi się śniło tam, ale nie pamiętam. Słuchałem tego Chojeckiego całego i tego drugiego Kowalskiego. Coś tam gadali o G7, o Trumpie, bla 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 bla. Oni to wszystko by chcieli, żeby za nich robić. A wy? O, no co wy biedne kurdupelki, przywiązane do cyca partii robotniczej. Pan powiedział w Biedronce, że nie życzy sobie Pakistanu. Nie życzymy sobie Pakistanu. O tak, nie życzymy sobie. Pakistan to taki kraj, gdzie ludzie pracują na roli, gdzie ludzie mają gar kuchnię dla 20 tysięcy głodnych, pracują tam charytatywnie, potrafią nakarmić 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy ludzi, bez żadnych dokumentów, bez dupereli i bez żadnych urzędników. Po prostu robią to charytatywnie. Charytatywnie. A w Polsce? W Polsce to nie powiem jak jest, bo mi wstyd. Po prostu wstyd mi za pewne mechanizmy, które się tutaj wykreowały przez lata. Pewnej elity. Elity, która ciągle próbuje udowodnić wszystkim, że jest elitą, a tak naprawdę kim jest, to wszyscy wiemy bardzo dobrze. Cygaretki robione, kurde, w tym. Gdzie to? Gdzie to były te cygaretki? Nie powiem oczywiście nazwy. Ale cygaretki, był tytoń z... nie Tajlandii? Tylko z Indonezji. Tytoń z Indonezji, widzieliście to? Polacy. O kurde, meczyki teraz będą w Rosji. Jakie to piękne kombi w nowym składzie, nowe twarze. Nowe piosenki, wygraliśmy konkurs. Jakie to piękne i cudowne. Teraz będziemy kibicować.
będziemy kibicować polskiej drużynie, żeby dała nam skrzydła do codziennego życia. Do codziennego życia. Tak. No. I co by tu jeszcze powiedzieć? Na śmietniku nie było oczywiście na mojego kolegi, bo nie było go po prostu. Pewnie gdzieś jest indziej. Gdzie to nie wiem. No i co tu jeszcze powiedzieć, kurde? Nie mam koncepcji na gadanie. Zupełnie nie mam koncepcji na gadanie. Wszystko mi wyleciało z głowy. No, ale powiem jedno. Powiem to jeszcze raz jedno. Prosicie o filmy. Prosicie o filmy, a nie dajecie subów. I co ja mam z tej sytuacji zrobić? No. No. Nagrywać dla idei. Jak jakiś komunista. A w sumie idei. No i tak nagrywam dla idei, wiecie bardzo dobrze sami, że zanim kanał się rozwinie, to minie trochę czasu. Może 2 lata, może 3 lata, może 5 lat, a może w ogóle się nie rozwinie. A może usuną, bo jakiś idiota coś tam doniesie. Właśnie, był taki jeden idiota i doniósł, bo się nie zna na żartach i w ogóle jest tak jak jest, no nie? Doniósł oczywiście jak to był? Las Vegas się odezwało. Las Vegas chyba to jest, no nie? No. Las Vegas się odezwało i dzielnie usunęło film, w którym sobie pozwoliłem troszeczkę pożartować, pokozaczyć. Oczywiście nikt tego dobrze nie zrozumiał. Kolega się obraził, śmieje się codziennie. A wy ciągle prosicie o filmy, no. Ciągle prosicie o filmy, subów nie dajecie. No i o co chodzi? O co chodzi w tym wszystkim, no. O, całe szczęście, że znalazłem te 2 butelki, bo przynajmniej będzie 1 zł, kupię sobie jakąś cygaretkę. No. No to by było chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo oglądającym. I jeszcze raz zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. No i lajkowania, no i oczywiście bardzo was proszę o komentowanie i zadawanie pytań, bo może zrobię jakieś Q&A, ale do tego musi być motywacja, no i muszą być pytania, na razie tych pytań nie ma. No więc bardzo proszę o subskrybowanie i zadawanie pytań. No i tyle będzie na dzisiaj. Miłego dnia, wielki Robo G.